biznes-trendy bardzo mi się podobają. To jest właściwa impreza, to jest taka, która powinna być z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że no, zawsze dobrze, żeby się spotykali ludzie, którzy razem muszą pracować, żeby się gospodarka i regionu i kraju podnosiła. Druga sprawa to jest to, że tutaj jest możliwość rozmawiania rzeczywiście o tym, co się dzieje w gospodarce. Gospodarka się bardzo zmienia. Coraz bardziej jesteśmy częścią tego świata zmieniającego się w sposób błyskawiczny. Coraz większym problemem jest nasze dostosowanie się do tego problemem, wyzwaniem. I trzeba o tym rozmawiać. Konferencja Biznes Trendy 2018 w Bydgoszczy bardzo się udała. Miałem ogromną przyjemność prowadzić to wydarzenie. Wystąpili mówcy znakomici, eksperci, m.in. profesor Witold Orłowski, Andrzej Jacaszek z ICANN, był Grzegorz Turniak, była Anna Urbańska, zresztą właśnie z tego regionu. Pragnę pogratulować organizatorom tego eventu. Zawsze bardzo, bardzo chętnie przyjeżdżam do Bydgoszczy i dzielę się z lokalnymi przedsiębiorcami wiedzą. Dzisiaj starałem się wzbudzić zainteresowanie transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach, właściwie koniecznością jej wprowadzania, ale też próbowałem przestraszyć przedsiębiorców bydgoskich, między innymi zasięgiem działania sztucznej inteligencji w powiązaniu z rewolucją kwantową w ramach przetwarzania danych. Mam nadzieję, że Bydgoszcz będzie tym centrum nowych technologii dla naszej gospodarki. Konkurencja dla obecnej gospodarki, dla obecnych przedsiębiorców z tego rejonu jest rozrzucona po całym świecie. No i trzeba umieć sobie z tym radzić. Trzeba umieć współpracować, trzeba umieć odgadywać trendy, obserwować trendy i dostosowywać się do nich we właściwy sposób, tak żeby być zwycięzcą. Okazuje się, że żeby dostać porcję bardzo ważnej wiedzy, można to zrobić tutaj na miejscu, nie trzeba jeździć gdzieś po świecie czy po Polsce. Inaczej mówiąc, Polska przyjechała do Bydgoszczy. Tym razem i to się bardzo, bardzo udało, także serdecznie gratuluję.